Władze miasta, przedstawiciele radomskich organizacji pozarządowych oraz wolontariusze spotkali się nad zalewem na Borkach na 9. już pikniku NGO. Tradycyjnie była to okazja do wspólnej zabawy i integracji społeczników. To jest takie chyba jedyne święto w ciągu roku, kiedy my czujemy się tutaj rzeczywiście gośćmi, nie gospodarzami, kiedy możemy przyjść i ze swoimi rodzinami i pobawić się, odpocząć, a jednocześnie podzielić się swoimi doświadczeniami z pracy całorocznej, ze współpracy z samorządem również. Jest to też świetny dzień do tego, żeby się zintegrować pod kątem organizacji, a urząd miejski, bo gry zespołowe zdecydowanie integrują i dają możliwość poznania się troszeczkę z innej strony. Piknik rozpoczął mecz plażowej piłki siatkowej, w którym drużyna radomskiego samorządu okazała się minimalnie lepsza od reprezentacji organizacji pozarządowych. Wynik nie był jednak najważniejszy. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w licznych grach i zabawach skierowanych zarówno do przedstawicieli poszczególnych fundacji i stowarzyszeń, jak i ich podopiecznych. Członkowie radomskich organizacji pozarządowych na co dzień bardzo ciężko pracują, wykonują bardzo ważne dla naszego miasta i naszych mieszkańców zadania. Dlatego ten piknik raz w roku to okazja na spotkanie integracyjne, ale też okazja, żeby wszystkim osobiście podziękować za tą ciężką pracę na co dzień, za to, że wspólnie możemy zmieniać nasze miasto. W Radomiu działa obecnie ponad 600 organizacji pozarządowych. Zajmują się one m.in. pomocą osobom ubogim, chorym i niepełnosprawnym. Działają też na rzecz rozwoju sportu, ochrony środowiska i kultury. Natomiast dobra okazja do tego, żeby się spotkać, spokojnie porozmawiać, nie spiesząc się, niekoniecznie może o tych rzeczach, o których na co dzień rozmawiamy w pracy. Lepiej się poznać, zintegrować, wspólnie robimy fajne rzeczy, więc to jest taka nagroda za cały rok pracy. Organizacje pozarządowe promują Radom nie tylko w województwie mazowieckim, ale w całym kraju. Swoją pracą budują bardzo pozytywny wizerunek naszego miasta i są dobrym przykładem dla innych.